tak więc na wstępie, cześć, siemanko. Witajcie w dzisiejszym odcinku. Będziemy sobie działali z gnojem. Mianowicie wywozimy go na pole pod Gdynię z domu, z płyty za obory. Idziemy teraz pogarnąć trochę burtę widłami. Już tutaj dwa razy byłem, teraz jestem trzeci. Sobie sypiemy. Ledwo tu pierwszy raz dojechałem. Za pierwszym razem tam trójką nie szło przelecieć. Były redukcje, belka i przód do góry. Teraz będziemy sobie opuszczę ją i zamkniemy burtę. I lecimy do domu po kolejną, bo trzeba to wywieźć. Idzie nam w dół. Beleczka ostatnio uratowała życie, bo bez by nie wyszedł, by trzeba było kiprować z tamtej strony już przy samym brzegu. A tak mamy w tym miejscu, co chciałem, kupę wysypaną. Tak więc no, widzimy się, myślę, już w domu, jak będę ładował. Spuszczony olej, cały zbiornik by trzeba było wykręcić i po prostu wymienić, ale to zapewne ten zbiornik to wchodzi pewno z 200 litrów, jak nie lepiej, to całą beczkę oleju by trzeba było kupić, a on po prostu dwa razy w roku jest brany, 2-3 i resztę czasu by stał. No i to czasami wychodzi lepiej przeczyścić ten filtr, bo to jest ile? 45 minut może roboty, może ani nie. Nawożenia tak naprawdę dzień, góra dwa, co u nas tutaj jeździ. Dobra, starczy na nią, bo się zarwie. Są stare przyczepy D47. Ale dobre, bo są wysokie i poddmuchane pasują. Lżej idą niż kaczuszki na pewno. Ciągnik mam z nimi lżej. No i po prostu wywrot na trzy strony. Czy to tak się podjedzie, czy tak, to zawsze lepiej. Tak więc no, jedziemy za chwilę z następną przyczepą. To do następnego.
Mamy już wywrócone 4 przyczepy tutaj. Nie będę już więcej nagrywał, bo to nie ma sensu, jak w kółko jest to samo. Tak więc no, będziemy kończyli. Cześć, na razie, no i do następnego.